Ale dobra, kończymy przerwę, jedziemy dalej, moi drodzy. Burza za nami, czyli miejmy nadzieję, że mamy kilka dni spokoju, żeby zrobić jakiś progres w końcu. Dobra, idziemy spać. Tam temperatura? Góry krańca świata? O, to jest dobra sugestia, Hekezy. Dziewięć. Siedem stopni. 2 października. Dobra, cały czas jest niebezpiecznie i ciemno. Dobra, ruszamy na dłuższą wyprawę tak naprawdę, bo chcemy znaleźć składniki na brąz. Bierzemy ten garnek i miskę ze sobą. Będziemy mieli mobilny posiłek. Okej. Okay. Wiecie co? Dobra, ja zaryzykuję, wyskoczę z lampą w lewej ręce i biegniemy na zachód. Czyli jeżeli spojrzymy na mapę, tak, to leśne złoże miedzi, które znaleźliśmy, zostawimy sobie na potem. A w tej chwili biegniemy na zachód do miedzi, które są w pobliżu gór piaskowych i potem do tych wielkich gór szukać tam składników na brąz. Dobra. Okej, tylko teraz... jak wyskoczyć stąd, żeby mnie nic nie zabiło po drodze? Pełno potworów jest wszędzie. Okej, tu ten broni przejścia, bardzo niebezpieczny. Dobra. Okej, dobra. Bieg, 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 bieg. I chyba jesteśmy bezpieczni. Teraz jedyne, co może nam popsuć szyki, to... jakiś wilk. A dobra. Kierujemy się na zachód. Trochę zimno. 7 stopni, wychładzamy się. Na razie nie. Czyli już taki chłodny poranek. Czy jest nazwa na tej wielkiej góry? Góry krańca świata mi się podobają. Nazwa, którą Hekezy zasugerował. Coś a la Warhammer. Tam też są takie góry. Zrób drogę do tych wysokich gór, to jest... Okej, zaczyna padać niestety, co w połączeniu z niską temperaturą może być troszkę kłopotliwe. Ale właśnie, musimy troszkę zboczyć na lewo, na południe. Tak, bo tamte złoża nie były w linii prostej na zachód, tylko troszkę bardziej na południe. Gdzieś chyba za tym wzgórzem, o ile się nie mylę. Co to za złoża? Ołów? Podejrzewam, że ołów. Albo krzemień? To krzemień. Okay. Dobra, wschód słońca. Możemy lampę odłożyć. Tam mamy nasze obeliski, które ostatnio ustawialiśmy. Ale my troszkę zbaczamy z kursu. Tak, bo pierwsze, czego potrzebujemy, to miedź. Nawet jeżeli nie znajdziemy składników na brąz, to przynajmniej z miedzi sobie coś utworzymy. Dobra, to powinno być gdzieś tu. Przy tej zatoce takiej. O! Okej, jakieś ruiny. Gdzieś tu to powinno być. A, tam gdzieś, okej. Okay. A zobaczmy tutaj. Naczynie z nasionami. Zobaczmy, być może będą jakieś egzotyczne nasiona, których nie mamy. Soja na przykład byłaby dobra, ale to jest cebula z tego, co widzę. Tak, będziemy bardziej intensywnie badać ruiny, ale na razie to nie jest chyba zbyt produktywne wykorzystanie naszego czasu. Dobra, tam mieć... O, jest. Widać obelisk.
I zobaczmy, ile tego będzie. A też krzemień mi się powoli kończy, czyli możemy to też zbierać. Jest miedź. To możemy zdemontować. I zobaczmy, z jakim złożem mamy tutaj do czynienia. Czy da się wydobywać urny, nie niszcząc ich? Nie wiem jak. Być może, ale nie wiem jak. To oczywiście może być problem, jak zwykle, te osobiska. Dobra, gdzieś pod tym powinna być śmieć. Czyli najpierw wykorzystajmy ten kilof, który jest prawie zużyty. Powinna być... Mieć już powinna być tutaj. Może troszkę w tamtym kierunku? O, jest. Troszkę głębiej. Okej. To nawet lepiej, bo nie będzie problemu z tą ziemią, która nas przysypuje. Niska jakość. No, ale dobra. No, lepsze to niż nic. Nie narzekamy. I dobra. Spróbujmy wszystko to wydobyć. Na koniec możemy też przy pomocy kilofa geologicznego, przypominam, zweryfikować, czy faktycznie wszystko wydobyliśmy. Że jest... A, klasa. Jedna z klas na to pozwala. Aha. Tak, w tej grze są klasy postaci. Ja wziąłem sobie taką uniwersalną. Ale tak, są klasy, czyli to dobrze się nadaje do koopa. Ta gra wtedy... Ktoś jest łucznikiem, zwiadowcą, ktoś jest jakimś tankiem, rzemieślnikiem i tak dalej, i tak dalej. No, można podzielić sobie rolę jakoś. Okej. Czyli żeby przekonać się, ile tego faktycznie będzie, to musiałbym to młotem rozkruszyć. Na razie nie będziemy tego robić. Wydobędziemy to i idziemy dalej na zachód, do tych gór krańca świata. Dobra, złoża niskiej jakości, ale dużo tego. Tropie też była mieć? Ok, zaraz zobaczę. Czasami po przekątnej też można znaleźć. A, faktycznie. Mhm. Dobra. A, ja miałem używać tego gorszego kilofa najpierw. Już go zużyłem. Dobra, użyjmy raz geologicznego. Żeby zobaczyć, czy czegoś nie przeoczyłem, czyli weźmy ten krótki zasięg. Śladowe pokłady. Ok, nie wiem, czy warto tego szukać. Bo to może być, kurde, wszędzie. A, troszkę marnuje kilo. Nie, chyba nie warto. Ok, tu może być jeszcze odrobina miedzi, ale spoko. Mamy zlokalizowane kolejne źródło. To więc wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby. Idziemy dalej. Jedziemy dalej z koksem. Szukamy metali na brąz. W tej chwili. Ładny poranek. 5. O kurde, 5 stopni. No, bo jesteśmy wyżej też chyba. Zaczynamy się odrobinę wychładzać. A dobra, ruszamy do gór, bo to jest chyba najlepsze miejsce, żeby szukać jakichś egzotycznych metali. O, kolejna też niewielka ruina. Nie widać urn, tu tak więc idziemy dalej. Skudna rozpadlina.
pada, to niestety sprawi, że będziemy się wychładzać do drubiny. Okej, okay, troszkę brakuje mi krzemienia. Zbierajmy to po drodze. Tutaj mamy nieco owiec. Okej, okay, zaczynamy się dość paskudnie wychładzać. Czyli sposób na wejście na te góry bezpieczny? Drabiny? Może? Okej, są góry, krańca świata. I nazwa chyba pasuje, bo kurde są imponujące. Delikatnie rzecz ujmując. I niebezpieczne. W tych jaskiniach generują się potwory oczywiście, jak pamiętamy. I właśnie, to jest bazalt. Być może skierujemy się odrobinę na lewo. Ja nie pamiętam... W bazalcie chyba są szanse na dość dobre metale. To czarne to jest bazalt, to nie jest łupek. Czyli skierujmy się tutaj. Na południową odnogę tych gór. Tak, tu mamy bazaltowy piasek, jak widać. Dobra, tylko pytanie, jak tego szukać w tej chwili? Najlepiej to chyba zlokalizować jakąś jaskinię. Chodźmy do podnóży, opukamy troszkę kilofem geologicznym. Też będziemy mieli oko na jaskinie. U, czy ja tam widzę śnieg w oddali? Czy kwiaty? Jaka temperatura? 11 stopni, czyli nie jest tak źle. Dobra, stuknijmy tutaj. Na razie tym trybem bliskim, ale użyjemy tego też statystycznego, tego drugiego. Tak z czystej ciekawości. Żadnych złóż w pobliżu. Tak, bo mieliśmy miejsce, w którym był sfaleryt. Ale tam byliśmy... O, jest też obsydian. Pytanie, czy go zbierać? On jest, będzie lepszy niż krzemień na jakieś narzędzia. Okej, ja nie potrzebuję aż tyle tej ziemi. Weźmy, zbierajmy też obsydian sobie, czemu nie? W bazalcie może być ruda żelaza. Na razie żelazo nam nie jest potrzebne. Żeby użyć żelaza, musimy mieć brąz najpierw. Okej. Okay. Właśnie nie wiem, czy tak wysoko występują złoża metali. Chyba nie. Chyba musimy trzymać się poziomu morza odrobinę. Tu byliśmy ostatnio. Okej, okay, pójdziemy tam, do tych podnóży i opukamy to odrobinę kilofem geologicznym. Zobaczymy, co ciekawego nam tam wypadnie. Zróbmy tutaj badanie statystyczne, albo nie, nawet kawałek dalej. Gdzieś tutaj zrobimy badanie statystyczne. Powiedzmy nawet tutaj. Czyli włączmy ten tryb. I zobaczmy statystycznie, co może występować. Wow, ale to robi wrażenie. Co tutaj teoretycznie może występować? Ok, pierwsza próbka pobrana. Druga próbka. I trzecia. Magnetyt. Ok, magnetyt to jest żelazo. Tego nie potrzebujemy w tej chwili. Ok, tu widać warstwę kwarcu chyba u góry. Weźmy ten tryb, gdzieś tutaj w głębi tej jaskini. Żadnych złóż, okej. Okay. Wow. Kurde, to mi się podoba, ten teren. No jest dość epicki. O, tu jest wejście do jaskini, dać stalaktyty, stalagmity. Nie, chyba nie. Wejście nie byłoby zbyt łatwe. Nie podoba mi się to, że jaskinia idzie w dwóch kierunkach. Ale wrócimy być może do tamtej jaskini. Okej, okay. Sfaleryt.
Wracamy do tamtej jaskini, gdzie zaatakowała nas horda potworów. Tym razem weźmiemy tą ziemię. Przygotujemy się troszkę lepiej. Być może zablokujemy te potwory, jeżeli da radę. Tak, bo tam mieliśmy cynk. Tam wiemy, że tam jest cynk. Że tam jest ruda cynku. Cynk na razie nie... Znaczy sam w sobie cynk nie daje nam brązu, ale jeżeli jeżeli byśmy znaleźli też bizmut, to tak. Już w pobliżu. Potwierdzone duże ilości miedzi. Pytanie, czy warto teraz to wydobywać? Kurde, wiecie co? Okej, może jeżeli z brązem będzie ciężko, to może zrobimy sobie taki na full wypas miedziany ekwipunek. Pełną zbroję miedzianą i tak dalej, i tak dalej. Okej, ja chcę to zbadać. Męczyliśmy się, żeby znaleźć miedź i wiemy, że tu jest duże złoże gdzieś. To nie wiemy dokładnie, w którym kierunku. Okej, jak to zweryfikować? Czyli wiemy, że duże złoże jest w pobliżu tego. Zobaczmy, czy jest na lewo. Tak, jest na lewo. Na prawo. Też, o kurde, to gdzie tam miedź jest? Okej, zobaczmy, czy jest u góry, czy na dole. Czyli wiemy, że... Okej, gdzieś tu musi być, dosłownie tu. To pytanie, czy jest u góry, czy na dole w tej chwili. Bardzo duże ilości u góry, okej. Wow, okej, jak na jakąś kosmiczną żyłę miedzi natrafiliśmy. Okej, ona gdzieś tu musi być w tej skale. Jeżeli będę kuł w tej chwili na wprost, tak po skosie, to wydaje mi się, że powinienem na nią natrafić. No, zobaczymy. Tylko tak, ten kilof geologiczny nie jest... Tak, nie daje nam dokładnej odpowiedzi. Musimy szukać tego metalu, co jest troszkę upierdliwe. Ale czasami trzeba tak troszkę na ślepo... Okej, jest. Dobra. Wydobywamy to. Niska jakość, ale... Ale powinno być tego dużo. Okej. Uważaj tylko na plecy. Tak, tak. O kurde, wow, to jest... Wow. Te góry są dobre. A, tak, bo... Generowanie terenu symuluje jakieś procesy geologiczne i o ile na nizinach, to powiedzmy przez lodowiec, czy tam jakieś inne procesy, teren jest spłaszczony i tym samym złoża są spłaszczone, czyli występują w formie takich płaskich dysków, to góry wskutek działań chyba tektonicznych są wypiętrzane i dlatego to jest dobre źródło metali. Jak widzicie, to tak, to nie jest płaski dysk, to jest wielka żyła. Absurdalnie wielka żyła miedzi. O kurde, to się nie kończy. Wow, pytanie, czy ja mam miejsce w ekwipunku jeszcze na to? Dobra, wydobywamy to. Zablokuj przejście? Nie, tu potwory się nie wygenerują chyba. Nie sądzę. O kurde. Tylko patrzmy też na czas. Okej, jak to wydobędę, musimy wracać niestety. Ja chyba nawet nie zdążę tego wydobyć jednego dnia. Tak dużo jest tej miedzi. O kurde, to się nie kończy. Dobra, chyba oznaczymy sobie... Zresztą dobra, wydobądźmy to do końca. Kolejnego dnia też tutaj wrócimy i będziemy szukać cynku. Tak, to jest tak absurdalnie wielka żyła, że ja tego nie wydobędę w ciągu jednego dnia. Wow, ale spoko, dobra, nasze problemy z szukaniem miedzi są rozwiązane chyba. To mi się podoba. Tak, ja cały czas kuję obrzeżami tego złoża. Czy
I cały czas jedziemy obrzeżami, jeszcze nie otoczyłem tego zło... O kurde. O. Możemy też kuć w nocy. Też prawda, ale jeżeli to wydobędziemy, to tu utkniemy i nie będziemy mieli za bardzo co robić. Może zrobimy sobie taki posterunek. W sumie potrzebujemy tu posterunku. Tylko musielibyśmy rozpalić sobie ognisko, bo będzie za zimno w nocy. Potrzebujemy łóżka, żeby przyspieszyć czas. Ale to może być niegłupia myśl, bo... wiecie co, starczy? Starczy tego chyba, bo... Tak, nie mamy kill-offa, a ja wciąż chcę kill-off na... żeby potencjalnie znaleźć składniki na brąz. Ale tak, jak widzicie, to jest... O kurde, wow. Tak, ta żyła się ciągnie od tamtąd, aż kurde tu. O, już się robi ciemno. Dobra, wrócimy szybko do bazy i kolejnego dnia tu wrócimy. Ale tak, przydałoby się zbudować tutaj taki posterunek. To na bank. 16, bo w tej chwili mam zawalony ekwipunek, czyli... to nie jest do końca dobra opcja, żeby to zostawać. Ale dobra, okej, miedzi już nam nie zabraknie. To jest doskonale. Możemy sobie zrobić wiele elementów. Możemy sobie zrobić lamelkową zbroję, ale miedzianą. Która będzie lepsza niż ta drewniana. I to nie jest nawet tak daleko od bazy w sumie. O, czyżby śnieg, czy to... Nie, jakiś glitch terenu. Okej. Czy można normalnie pływać w miedzianej zbroi? Nie mam pojęcia. Myślę, że tak. Oczywiście lepiej by było, żeby nie można było, ale... w sumie nie mam pojęcia, bo nie próbowałem. Ups. W sumie to wytopimy chyba sobie... Tak, nowy... Od razu nowy kill-off. Sobie wytopimy. Kill-off geologiczny jest w całkiem niezłej formie, czyli na razie nie potrzebujemy nowego. Ale tak, dobra, wiemy, mamy, tak, mamy to absurdalnie wielkie złoże w górach. Mamy kolejne potencjalne złoże w lesie. Nie musimy szukać już miedzi na razie. Teraz szukamy składników do wytopu brązu. Okej, to jednak jest dość daleko, czyli... Posterunek był, to byłaby dobra opcja. Miejmy nadzieję, że te potwory zniknęły. Okej, jest nasza baza. Okej, czyli jesteśmy w domu. Zobaczmy, ile tego mamy. Okej, po pierwsze poodkładajmy niepotrzebne rzeczy. Czyli te kamienie, powiedzmy, tutaj. Te nasiona walnijmy. Już chyba nie będę siewów robił żadnych, bo chyba przymrozki idą. Też nie wiem, czy ten jeden obsydian nam tu pomoże. Na razie dajmy to tu. I dobra, pokruszmy to, zobaczymy, ile mamy miedzi. Jestem ciekaw. Czyli to nie będzie... Okej, trzy z jednego kawałka. Z tej średniej jakości były cztery chyba. Ale i tak, okej, to jest... 6 narzędzi. O kurde, wow. Dobra, mamy od groma tego. Odlejmy od razu sobie nowe narzędzia.
Weźmy... Kurde, wiecie co? Weźmy od razu łopatę i topór. Kurde, mamy tyle miedzi, możemy sobie pozwolić na to. Od razu... Okej, okay, odlewamy nową generację narzędzi. Czyli weźmy też nowy młot od razu, poukładajmy to tutaj. Działam te formy. Kill off. Dobra, niech to się zacznie grzać, bo mamy też paliwo, mamy węgiel brunatny, który nam wystarczył do przetopu. Czyli okej, okay, co byśmy chcieli zrobić z tej miedzi? Łamy jej od groma. Zbroję łuskową też teoretycznie moglibyśmy zrobić, ale nie, potrzebujemy skórzanego podkładu do tego. Skóry na razie nie mamy. Piły nie potrzebujemy. Miecz! O kurde, miecz! A, dokładnie, miecz. Miecz, topór, łopata. Z grubej rury jedziemy. Czyli to będzie 5 narzędzi, czyli potrzebujemy 5... Czyli potrzebujemy 500 jednostek? Nie. 500 jednostek, nie? Na 5 narzędzi. Aha. Dobra, ulepmy form... Aha, to się może zacząć grzać. Bo to troszkę potrwa. Okay, w tym czasie przygotujemy sobie formy. Weźmy węgiel brunatny. Niech to się pali. Dobra, okej. Okay. A, to mi się podoba. Wow, to jest dobry progres. I ten miecz to będzie bardzo, bardzo użyteczna sprawa. Teraz tak, weźmy troszkę torfu do przygotowania tych nowych form. Dobra. I formy szybko uwolnimy. I wziąłem glinę. Okej, wziąłem i gdzieś włożyłem tutaj. Dobra. A, miecza nie można. Nie, można. Można oddać miecz, okej. Szybko przygotujmy formę. Przygotowane. Się wypieka. Gdzie dałem pochodnie? O. Młot może poczekać. Wolę mieć w rezerwie młot. Wolę mieć młot w rezerwie. Szczerze mówiąc. Dobra, kolejna forma topór albo łopata. Jeszcze trochę poczekam. I topór, jeżeli to możliwe. Te formy oczywiście nam się przydadzą, bo możemy je zastosować potem do wytopu tych samych narzędzi z brązu, powiedzmy. Czyli jak raz zrobimy takie formy, to nam wystarczy. Okej, okay, gotowe. Dobra, czyli teraz tylko to wypiec. A, może na drugim ognisku, bo tu się nam za chwilę przetopi. O, tak, już prawie gotowe. Dobra, odpalimy kolejne ognisko.
kominku. Tak, żeby nie marnować opału za bardzo. Motyka? Nie, motyki bardzo rzadko się używa. Jak, jeżeli raz się zaora pole, to nie trzeba go ponownie orać. Nie, motyka nie będzie jakoś strasznie użyteczna. Okej, to gotowe. Weźmy to. To uwolnijmy tu. To szybko weźmy tu. Okej. Dobra, dobra. Okej, czyli ostatnie formy nam się wypiekają doskonale. Spoko, spoko, dobra. Linę z powrotem tu. Kosa! A, też byłaby dobra, tak. Kosą możemy bardzo szybko zbierać rośliny uprawne, albo siano. Czyli tym nożykiem to jest dość upierdliwe, a kosą za jednym zamachem dużej ilości możemy tego zdobyć. Nie tylko na strzechy, czy tam inne cele budowlane, ale też właśnie do karmienia dużych zwierząt. A, też wiecie co, ja dorzucę troszkę więcej i sztabki sobie dwie odlejemy. Bo żeby zrobić brąz, to musimy mieć w sztabkach. Okej, ja niepotrzebnie robię młot. Mam już rezerwowy młot tutaj. Czyli tego nie róbmy. Dołóżmy tylko 20 jednostek, żeby wytopić dwie sztabki. A, już chyba mogę jeszcze? Nie, nie mogę już. Okej. Dobra, to mniejsza z tym. Metal odłóżmy tu. Tak, nie potrzebuję kolejnego młota, czyli młota nie robimy. Odłóżmy to od razu, żeby się nie pomyliło. Okej. Forma gotowa. Forma gotowa, doskonale. Dobra, odlejmy to. Węgla brunatnego wciąż sporo. Czyli tak, miecz. Nowy kill off. Łopata. Topór. I jedna sztabka. Świetnie. Dobra. A to mi się podoba. To mi się podoba. Okej, posiłku żadnego nie gotuję. Na razie ten torf możemy odłożyć tu. Ten też. Która godzina? Dobra, idziemy spać i kolejnego dnia ruszamy. Wracamy do gór. Okej, cały czas mamy tu 5 posiłków, czyli spoko. Dobra, idziemy spać. Jak tam temperatura? Czternaście... Dwanaście... Dziesięć... 6. Tak, to już ostatnie zbiory na naszych polach w tej chwili. W tym roku. Dobra, pytanie, czy te rzeczy wystygły? Tak, okej, dobra, miecz! Wyrzućmy tą maczugę. Chociaż nie, może kiedyś się przyda. A, to ja rozumiem. Przetestujmy od razu tą broń na potworach. O, to nie myślałem, że to wysłali w płot tak łatwo. Ale jak widzicie, jest całkiem skuteczny w walce bezpośredniej. Tak, maczugą byśmy musieli nawalać dużo, dużo więcej.
Okej. Okay. Już materiały na posterunek? Nie, jeszcze tego chyba nie tym razem jeszcze. Ja musiałbym mieć troszkę lepiej przygotowany, być troszkę więcej jedzenia. Wydaje mi się, że na kolejnym streamie. Ale tak, wracamy tam tak czy inaczej, bo ja jestem ciekaw, czy brąz będziemy w stanie w końcu wytworzyć. Okej, nie ma żadnych jajek. Dobra. Idziemy od razu tam i wracamy do góry od razu. Weźmy też sobie łopatę od razu. Topora na razie nie. Dobra. Czyli tak, pierwszym celem będzie zlokalizowanie sfalerytu. Jeżeli znajdziemy dość sporo cynku, to wtedy tylko pozostanie nam znaleźć bizmut. To będziemy mogli robić chyba nawet w okolicznych jaskiniach, na przykład w czasie zimy. Czyli jeżeli wydobędziemy troszkę tego cynku, a dużo nie potrzebujemy, bo brąz bizmutowy to jest, już nie pamiętam procentów, ale niewielki udział cynku i bizmutu, i większość to jest miedź, tak naprawdę. Prościej byłoby cynę znaleźć? No, w teorii, ale ja nigdy nie znalazłem cyny w tej grze. Lepiej byłoby znaleźć cynę, oczywiście, bo brąz cynowy jest lepszy. Jest mniej upierdliwy w produkcji, jest lepszy. Ale ja nigdy nie znalazłem cyny. Czy rzeczy rdzewieją? Chyba nie. A, ale gdyby ta seria długo trwała, to jakaś ścieżka wiodąca na północ, to... Sorry, na zachód, do tych gór. To w sumie nie byłaby głupia myśl. Na glebach wulkanicznych szukaj. Czyli tam, gdzie mieliśmy ten... bazalt. Trzy stopnie tylko, o kurde. Tutaj tak jakby szron był, już trochę to wygląda. Ile jest stopni? Okej, wracamy do gór krańca świata. I pierwsze co robimy, to wracamy do tej jaskini, w której był sfaleryt. O, było dziwne. Czyli plan jest taki, żeby zrobić barierę. Zrobimy barierę. Właśnie, zdobądźmy troszkę więcej trawy, zrobimy ziemię z gliną i miejmy nadzieję, że tym odseparujemy się od potworów, które będą się generowały wewnątrz. Tak, bo ziemi mamy od groma, czyli możemy troszkę tego zrobić. Okej. Okay. Tego nie potrzebujemy w ekwipunku w tej chwili. Czyli to była jedna z tych jaskiń, chyba tam. Tak, tam. Mhm. Też ta z miedzią, ta nasza dobra jaskinia, to było gdzieś tutaj, nie? A tam, tam się wkuliśmy, tak. Zróbmy obelisk w sumie. Tak, tak, będziemy wracać tutaj po miecz, na pewno. No, tymczasem chodźmy tu. Ok, czyli to jest to miejsce. Zaczęliśmy tu kuć. W miejscu, w którym było odrobinę... Falerytu. Ten miecz jest całkiem niezły, jak widać. Tylko, a tu potworów trochę jest. Wow, ta jaskinia się ciągnie dość głęboko. Trzeba by dużo pochodni, żeby to skutecznie oświetlić. Wow.
Okej, okay, potwory. A, one się generują aż tam u góry. Czyli to może być problem. Chyba się nie odgrodzimy tak łatwo. Dobra, na razie zróbmy coś takiego. Tu nie powinny być w stanie wejść, chyba. Znaczy, na to będą mogły wejść, ale. Niezbyt dobra bariera, ale. Już będzie. Zobaczymy, jak coś to mam ten miecz, czyli. Tylko tak. Długo tam nie możemy być, oczywiście. Weźmy kilo ekologiczny. I wchodzimy tutaj z powrotem do jamy. Zalepmy częściowo to przejście, żeby potwory tu nie weszły. I teraz mamy tu wolną rękę, możemy szukać tych złóż. Czyli wtedy byliśmy zaskoczeni przez potwory. Użyjmy trybu tego bliskiego. Wydaje mi się, że w tym kierunku muszę kuć. Żadnych złóż w pobliżu. Ok, czyli nie w tym kierunku. Tutaj. Śladowe ilości, to niewiele. Dobra, kolejne badanie. Zróbmy tu. Tu chyba zaczęliśmy od tego. Śladowe pokłady. A, czyli trudno powiedzieć, w którym kierunku. Zobaczmy, czy to na dół, być może. Cały czas śladowe pokłady, czyli jesteśmy tak. Albo to jest bardzo małe, albo cały czas operujemy na obrzeżach tego złoża. Zobaczmy w tym kierunku bardziej. Albo do góry, w sumie też, też może być. Zobaczmy do góry. Troszkę ryzykowne, żeby tak kuć nad sobą, ale. Spróbujmy. Żadnych złóż w pobliżu. Ok. Czyli nie u góry. Nie u góry, bardziej na dół, tylko pytanie w którym kierunku. Ja oryginalnie wykryłem te złoża tam. A, tylko tu kuliśmy i nie wykryło. Ok. Intuicja mi mówi, żeby w tym kierunku kuć. Zobaczymy. Ma sensu tutaj szukać? Jest. Niestety to. Czy to nie. W tej grze znajdowanie złóż to nie jest prosta sprawa. Można spędzić wiele godzin szukając, zanim się znajdzie to, czego się szuka. A ja wiem, że w pobliżu jest spaleryt. Czyli. Ok, cały czas śladowe pokłady. Ja wiem, że tutaj jest ten metal. Tylko pytanie teraz, w którym kierunku? Jeszcze. Kurde, cały czas śladowe pokłady. Jakoś musiałem to ominąć chyba. Jakoś dziwnie musiałem to ominąć. Dobra, zobaczmy w lewo i w prawo. Małe ilości. Małe to. Okej, małe to chyba więcej niż śladowe. O, czyli jesteśmy na dobrym tropie. Czyli odrobina w tym kierunku chyba. Wieskowiec. Okej, zobaczmy, czy jeszcze dalej w tym kierunku. Tak, to jest troszkę zabawa w ciepło zimno. Średniej ilości. A, jesteśmy blisko. Jesteśmy blisko. Ale tak, zabawa w ciepło zimno to jest w dużej mierze. Dobra, gdzieś tu, gdzieś tu. Okej, gdzieś z tego punktu powinniśmy być bardzo blisko tych złóż.
Ale mogą być w każdym kierunku poza tym, który jest za nami. Śladować po średniej ilości. Ok, średniej ilości i też troszkę kwarcu. Zobaczmy u góry. Okay, to było bardzo niebezpieczne. Zatkajmy to. Ok, jestem troszkę ranny, co mnie niepokoi w tej chwili. Śladowe ilości, czyli to musi być na dole. To musi być troszkę odrobinę niżej. Stoimy prawdopodobnie na złożach sfalerytu. Chyba. Ok, zróbmy kolejny test. Tak, dość upierdliwe jest to szukanie i dość kosztowne, jeżeli chodzi o czas i narzędzia. Okej, okay, duże ilości. Duże ilości. Czyli to z tego zrobimy sobie chyba też taką kopalnię być może, nawet jak z tą kopalnią miedzi tuż obok. Dobra, duże ilości. Kopmy dalej w dół. A zakręcę trochę, bo to musi być chyba bezpośrednio pod nami. O, jest, ruda cynku. Bogata. Dobra, teraz tak, właśnie zobaczmy, ile tego potrzebujemy tak naprawdę, bo nie mamy masy czasu dziś, ale zlokalizowane duże źródło cynku. I zobaczmy, ile tego potrzebujemy do brązu, bo chyba niedużo. Jeżeli spojrzymy na brąz bizmutowy... Ok, czyli to jest 50-70% miedzi, 20-30% cynku i niewielka domieszka bizmutu. Ok, czyli cynku potrzebujemy troszkę więcej niż bizmutu. Wydobądźmy tego odrobinę. Ale to mi się podoba, dobra. Duże złoże. Świetnie. Tylko to jeszcze nie koniec. Musimy znaleźć ten bizmut. Jeszcze tak jak mówiłem. Czyli ile ja tego chcę? Dużo tego nie chcę. Wrócimy tu poza tym. Ale tak, chcę, żeby mieć na odrobinę, na kilka sztabek brązu, gdybyśmy potencjalnie znaleźli bizmut. A, może to nie jest aż takie duże złoże? Chwila. A nie, jest chyba dość duże. Tak, jest troszkę spłaszczone. Ile tego mamy w tej chwili? 12? Bogata ruda, czyli z tego może być dość dużo cynku. Jak tam czas? 14:45, powoli się kończy. Dobra, wiecie co? Chodźmy, spadamy stąd, opukam. Tak, idziemy na zewnątrz. I ja chcę jeszcze opukać kilofem geologicznym te góry w kilku miejscach. Kto wie, być może natrafimy na cynę, być może natrafimy na ten bizmut. Pytanie, jak będzie z wyjściem teraz? Gdzie było to wyjście? Tu. Ja nie będę się zatrzymywał, tylko biegniemy od razu. O kurde! O nie! Owca się wkurzyła. Baran. Ściga mnie, kurde. Dobra, będzie przynajmniej obiad, ale... O, może mnie zabić teoretycznie. Nie, dlaczego? Co ja takiego zrobiłem? Kurde. O, jeden potwór też za mną idzie, co ciekawe. Nie mam miejsca. Do tego piaskowca nie potrzebuję. Skóra jest dość dobra. Tłuszcz. Zamiast ziemi. Okay. Dobra, opukajmy te góry jeszcze w kilku miejscach. Być może tu i być może pójdziemy też na południe. Na ten bazaltowy odcinek. Dobra, potwora ignoruję. Nie mamy czasu na to.
Fort. Czyli tutaj te góry końca świata przechodzą góry piaskowe de facto. Okej, to ciekawe miejsce, opukajmy to drugie. Już się ciemno robi. To jest upierdliwe, że dni się robią krótkie jak cholera. Dobra, zaryzykujemy i idziemy na ten odcinek na południu z bazaltem. Technicznie moglibyśmy się tu zabunkrować nawet. Co? Zabunkrujemy się tutaj. Jedyne co musimy zrobić to łóżko. Ściana. Wydaje mi się, że jeżeli pod ziemią się zabunkrujemy, to temperatura nie będzie tak niska w nocy. Nie trzeba będzie grzać. Okej, okay, jest jeszcze odrobina światła, czyli tam, okej, okay, tamte miejsce opukaliśmy, czyli idziemy daleko, daleko na południe w tej chwili i odrobinę dalej na zachód, tak żeby zbadać to miejsce. A, może do jaskini pierwsza wyprawa, tu mamy jakąś jaskinę. Pierwsza. Zobaczmy, czy ona idzie do góry, czy w dół, ta jaskinia. Bo mamy tą lampę w lewej ręce, czyli mamy odrobinę światła. Tu moglibyśmy spędzić noc, jeżeli byśmy się ogrodzili. Ok, to idzie do góry, czyli niewiele nam daje. Opukajmy odrobinę. Kto wie, może będziemy mieli fuksa, ale nie, żadnych złóż w pobliżu. Czyli wracajmy na zewnątrz i do tego odcinka z bazaltem w tej chwili. Tak, latarnia to jest kolejna rzecz, która by się przydała. Jeżeli tylko będziemy mieli drugą świeczkę, to moglibyśmy zrobić taką latarnię. Moglibyśmy zrobić brąz, sorry, miedziany ołów, czy coś takiego, stop miedzi i ołowiu. I to moglibyśmy wykorzystać jako płytę, żeby zrobić latarnię. To jest dużo lepsze źródło światła niż to, bo tak, ja nie widzę zbyt daleko przed sobą niestety. Okej, to nie jest dobry pomysł. Wracamy do złóż miedzi. I chyba na tym skończymy. Tak, ja nie na streamie nie będę tego wydobywał, bo to nie jest zbyt interesujące. Zrobię to poza anteną. I już na dzisiaj chyba skończymy. Tak, ale dobra, trzeba się zabunkrować, jest troszkę niebezpiecznie. Tutaj słychać potwory. Miejmy nadzieję, że tamto miejsce znajdziemy. Ono było chyba gdzieś mniej więcej na poziomie wody. Jeśli się nie mylę. Kurde, nic nie widzę. Możliwe, że ominąłem to miejsce, tak szczerze mówiąc. Chyba tu. Tak. Okej, okay, to jest miedziane złoże. Czyli teraz już tu nic nie powinno wejść. Teraz na pewno nic tu nie wejdzie. Dobra, moi drodzy, kończymy. Czyli ja tutaj
Nawet chyba nie będę spał de facto, tylko poza anteną wydobędę tyle, ile wlezie. Ten kirów już niewiele wytrzyma, ale mamy sukces, mamy masę miedzi. Przetrwaliśmy niebezpieczną burzę temporalną, ciężką. Ale tak, ale już zima się zbliża bardzo blisko, przymrozki niebawem się zaczną. Czyli no, będzie ciekawie, będzie wyzwanie. Ale dobra, tyle na dzisiaj. Przypominam, że w piątek zrobimy stream ze Stellaris, który miał być w poniedziałek. A tymczasem zapraszam jutro także na Kerbale. Dobra, tyle ode mnie. Do usłyszenia.